Gigantyczne kolejki po bilety na inauguracyjne spotkanie Zielonych na nowym stadionie. Nowa Lewica z inicjatywą odbudowy kładki na Potoku Północnym. Niebezpieczne odpady na ulicy Ofiar Firleja. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Ogromnym zainteresowaniem kibiców Radomiaka Radom cieszy się inauguracyjne spotkanie Zielonych na nowym obiekcie przy ulicy Struga 63. Kibice ustawili się w gigantycznej kolejce po zakup biletów. Mecz Radomiaka Radom z Krakowią to wydarzenie historyczne. 5 sierpnia Zieloni po 8 latach ponownie rozegrają mecz ligowy przy Struga 63. Będzie to też pierwsze starcie w ekstraklasie dla Zielonych przy Struga po 38 latach. Nic więc dziwnego, że spotkanie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród fanów radomskiej drużyny. Internetowa sprzedaż biletów na ten pojedynek miała rozpocząć się w czwartek 27 lipca o godzinie 11, ale zawiódł system. Z uwagi na przeciążony serwer nie działa prawidłowo strona systemu sprzedaży biletów, informował w oświadczeniu radomski klub. Następnego dnia, czyli w piątek, rozpoczęła się sprzedaż stacjonarna. Tutaj fani mogli już zakupić wejściówki, ale kolejka była ogromna. Fani ustawili się w niej już od samego rana. Niektórzy stali kilka godzin, niektórzy widząc jak długi jest czas oczekiwania na zakup, rezygnowali. Ile pan już stoi w tej kolejce? Ponad 3 godziny. A gdyby był możliwy do kupienia przez internet, skorzystałbyś? No oczywiście, żebym skorzystał, bo to chyba najlepsza opcja. Już tu czekam ponad 2 godziny. Strona jest zablokowana, bo zainteresowanie jest duże. Nikt nad tym nie panuje, dajcie spokój. Stałem i wyszedłem, bo mam dość. Część kibiców narzekała na wpychających się w kolejkę. Chcieliśmy uczciwie stać, ale jest to, jak widać, niemożliwe. Dlaczego? No bo wszystko się gromadzi tam i przez znajomości, przez różne kolejki tam. Przez jedną kolejkę robi się 8 kolejek, a my tu uczciwie stoimy. Oczywiście, że nie, organizacja jest tragicznie zrobiona. A tutaj w kolejce, bo przed chwilą słyszeliśmy niepokojące krzyki pana tutaj z wyspy. No tak, no bo ludzie się pchają tam od przodu strony po prostu, żeby się wpierniczyć przed ludzi, którzy stoją tutaj 2-3 godziny tak jak my. To jest nie do pomyślenia. Przypomnijmy, że mecz Radomiaka z Krakowią odbędzie się 5 sierpnia i rozpocznie się o godzinie 20. Będzie to pojedynek w ramach trzeciej kolejki sezonu 2023-2024 PKO Ekstraklasy. Działacze Nowej Lewicy zbierali podpisy pod petycją w sprawie odbudowy kładki na Potoku Północnym w ciągu ulicy Siennej. Mostek na ulicy Siennej nad Potokiem Północnym został zdemontowany w ubiegłym roku ze względu na zły stan techniczny. Po rozbiórce do naszej redakcji zaczęli zgłaszać się niezadowoleni mieszkańcy, dla których był to skrót do ulicy Katowickiej lub w drugą stronę do ulicy Kolberga. W związku z negatywną odpowiedzią władz miasta w sprawie odbudowy kładki, lokalni działacze Nowej Lewicy zaczęli zbierać podpisy pod petycją o jej odbudowanie. Wyślemy tą petycję z podpisami zebranymi wśród mieszkańców, ale od razu uprzedzam, nie poprzestaniemy nad tym i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź miasta. Jesteśmy gotowi na dalszą walkę. Po rozbiórce kładki mieszkańcy muszą nadrabiać kilkaset metrów, żeby dojść na przykład do sklepu. Mniej więcej trzeba nadrobić 300 metrów do mostku na Grzybowskiej, ale z kolei jeżeli się mieszka po drugiej stronie Potoku Północnego, to już trzeba nadrobić około pół kilometra, żeby naokoło przejść tutaj do sklepu. Poprosiliśmy Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu o komentarz w tej sprawie. Do momentu publikacji tego materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi. W jednym z magazynów na ulicy Ofiar Firleja przechowywane są niebezpieczne odpady. Radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują miasto za brak działań w tej sprawie. O sprawie nielegalnych odpadów poinformowali radni Prawa i Sprawiedliwości w trakcie piątkowej konferencji prasowej. Znajdują się one w jednym z magazynów przy ulicy Ofiar Firleja, w niedalekim sąsiedztwie publicznej szkoły podstawowej nr 18. Odpady pochodzą prawdopodobnie z Gdyni. To są odpady płynne w takich oto beczkach, które w momencie, z opinii wynika, w momencie zbliżenia się
tam osoby z jakimś tam niedopałkiem, papierosem, prawdopodobnie pół firleja wysadzi w powietrze. Także jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli nawet tego nie uprzątna, nie mamy pieniędzy na uprzątnięcie, my ten teren powinniśmy wyłączyć z użytkowania. Czytamy posty w mediach społecznościowych, jak to jest cudownie w Radomiu. Okazuje się, że mieszkańcy tej części miasta żyją na bombie. Bo można mówić o kilkudziesięciu czy kilkuset tonach składowanych w halach. Właścicielem magazynu jest osoba prywatna, która według informacji przekazanych przez radnego Dariusza Wójcika poinformowała organy ścigania o składowanych odpadach. Radni PiS-u poinformowali, że mimo własności prywatnej odpady powinno usunąć miasto. Na dowód przedstawili ustawę o odpadach z 2012 roku, gdzie w jednym z punktów czytamy: w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, organ właściwy podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i zagospodarowaniu nimi. W ustępie trzecim, bo tutaj mamy, nie jest tak, że są to tereny należące do gminy, w pozostałych przypadkach jest za to odpowiedzialny wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Pan prezydent mógłby spokojnie, korzystając z rezerwy budżetowej, przeznaczyć środki finansowe i dokonać utylizacji, no, zlikwidować to miejsce nielegalnego składowiska tych odpadów toksycznych. Jeżeli nawet by tego nie chciał zrobić z rezerwy budżetowej, to my jako radni jesteśmy gotowi na to, żeby zwołać nadzwyczajną sesję i ewentualnie przeznaczyć jakieś środki finansowe na utylizację tych odpadów. Radni podczas konferencji prasowej stwierdzili, że cała sprawa została zamieciona pod dywan przez miasto. Pierwsze pismo w tej sprawie miasto otrzymało 26 sierpnia ubiegłego roku, a drugie 19 maja bieżącego roku. Ja jestem członkiem Komisji Zdrowia i dla mnie zdrowie i życie mieszkańców mojej rodziny jest najważniejsze. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy, że od blisko ponad roku radni Rady Miejskiej, ale również mieszkańcy nie są informowani o takim zagrożeniu. Po konferencji prasowej na profilu Radosława Witkowskiego na Facebooku pojawił się wpis, w którym możemy przeczytać, że miasto od samego początku chciało, aby składowisko zlikwidował właściciel posesji. Urząd Miejski jest gotowy na usunięcie odpadów, ale musi ogłosić przetarg i zabezpieczyć na ten cel od 10 do 20 milionów złotych. Padła propozycja, aby sprzątanie terenu sfinansowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a będzie co sprzątać, bowiem szacunkowo jest tam około 1000 ton odpadów. Pismo prezydenta Radosława Witkowskiego w tej sprawie przekazał na ręce wiceministra Jacka Ozdoby Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej. Jakaś mafia, która skupuje, a później takie rzeczy przechowuje nielegalnie, naciągnęła, ale być może również wykorzystała pewnego rodzaju zaufanie prywatnych właścicieli. I mamy do czynienia z tym, że dzisiaj w Radomiu, uwaga szanowni państwo, 50 metrów od szkoły i przedszkola, 50 metrów od jednego budynku do drugiego jest nielegalne składowisko. To państwo pozwalacie na to, by dochodziło do obrotu takimi nielegalnymi odpadami bez kontroli państwa. Powinniśmy jako miasto ubiegać się do Skarbu Państwa o zabezpieczenie środków, ale główne i pierwsze zadanie należy tutaj do prezydenta miasta Radomia i powinien zabezpieczyć. Mamy inne drogi, mamy drogi prawną. Możemy właścicieli obiektu podać jako miasto o zwrot tych środków. No, od tego są prawnicy, którzy powinni pracować. Prezydent Witkowski zapewnił, że miasto będzie chciało pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za stworzenie nielegalnego składowiska. Wiadomo, że postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. Do czasu usunięcia odpadów Straż Miejska będzie kontrolowała sposób przechowywania odpadów, a także będzie sprawdzała, czy właściciel posesji w odpowiedni sposób zabezpiecza magazyn przed dostępem osób postronnych. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Historii Najnowszej Radomia, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostały docenione przez samorząd Mazowsza. Rozstrzygnięta została 17. edycja konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Aż 3 nagrody otrzymało Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Pierwsze miejsce zajęła wystawa Muzeum Historii Radomia, drugie plakat do wystawy Grupa 10 1932-1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich. Trzecia lokata przypadła projektowi Radomski Program Edukacji Historycznej. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi z powodu otrzymania, że prace, którą wkładamy i serce, i pasję, i ambicje, zostały docenione i za to dziękujemy.
Pierwsze miejsce w kategorii wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea zajęła ekspozycja Przemysł Siła Miasta Radom w latach 1918-1989, którą w kamienicy Deskurów otworzyło Muzeum Historii Najnowszej Radomia. Ponadto towarzyszący ekspozycji katalog otrzymał wyróżnienie. Jeżeli chodzi o wystawy zorganizowane przez większe muzea, jurorzy docenili ekspozycję Zamek w Szydłowcu wokół mecenatu dawnych właścicieli w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Zajęła ona trzecie miejsce w swojej kategorii. Wyróżnienie w kategorii wydawnictwo muzealne przypadło jeszcze jednej działającej w Radomiu placówce. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zostało uhonorowane za katalog Wojciech Fangor Dzisiaj są moje urodziny. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.